Szanowni Państwo, Dawid Kwiatkowski. Kurtkę już dają, żebyś nie zachorował. A teraz u nas Olga Legosz, wiceszefowa Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Cześć Olga, dzień dobry. Cześć, Jarku. Zmienia się u nas dzisiaj świat, zmieniają się tematy. Cześć. Olga przychodzi z myślą, którą podchwyciło wiele kobiet, nie tylko koniecznie przy okazji 8 marca, ale rzeczywiście to był powód. Nie przepraszam za to, że jestem kobietą. Tak, za nic nie przepraszam. Za nic. Dzisiaj, wiesz, mówimy o świecie, zaczynaliśmy od tego rozmowy, mówimy o świecie, w którym środowisko LGBT musi przeprosić za to, że jest ze środowiska LGBT. Słyszałam tą rozmowę, bardzo i wiesz, dobra. I chodzi o to, że dzisiaj tak naprawdę kobiety, które wychodzą i mówią rzecz niby oczywistą, zastanawiam się, co mają na celu. Wiesz co, myślę, że to jest taka akcja, która przez to, jak lawinowo rośnie ilość kobiet, które biorą w niej udział, pokazuje, jak ona jest potrzebna. Zresztą nawiązując do twojej pierwszej rozmowy, jakby edukacja równościowa u nas praktycznie nie istnieje. Równościowa właśnie, czyli żeby wytłumaczyć też, że ktoś, kto niesie tęczę, a nie flagę biało-czerwoną, nie jest zły i że kobieta wcale nie jest gorsza od faceta. Dokładnie tak. Czyli generalnie akceptujemy wszystkich bez względu na ich wybory. I teraz nawiązując jakby do tej akcji, ja poleciałam na weekend do Londynu, w piątek wsiadłam do samolotu o 6 rano, napisałam post, mniej więcej siedząc na lotnisku, pewnie, nie wiem, 6 czy 5.30, 3 godziny później ten post już miał 20 tysięcy komentarzy kobiet, dlaczego nie przepraszają. Jakby prowadzimy z Olą tą fundację od dłuższego czasu i jakby siła i potrzeba kobiet, które są jednak w kulturze nieprzepraszającej, nawet nas same zaskoczyła. Pomyślałyśmy, że robimy pewną akcję, trochę związaną z Dniem Kobiet, trochę z pokazaniem w ogóle kobiet, ale żyjemy jakby w kulturze, w której kobieta od samego początku, odkąd jest małą dziewczynką, po prostu przeprasza. Przepraszam, dziękuję, to są najpopularniejsze słowa, gdzie uczymy grzeczne dziewczynki, jak funkcjonować. Ale dlatego, że te grzeczne dziewczynki uczą, jak funkcjonować panowie, czy co? Myślę, że to nie jest tylko kwestia kobiet, panów. Kultura to mężczyźni i kobiety. I to nas kształci jako społeczeństwo. To podobnie jak z tematem LGBT. No tak. W związku z tym mamy wychowują córki przepraszające, a z kolei te córki przepraszające potem mają swoje córki, które mają swoich partnerów i ten układ trochę zamknięty. Ten układ jest zamknięty. Dodatkowo przeprasza zawsze słabszy. Więc wiecie, jak będziemy zachowywać to przepraszanie kobiet, to będziemy utrzymywać też taką równowagę, jesteśmy słabsze, to przepraszamy. Ta siła, o której mówisz, też Dawid wspominał o tym, że on w jakimś sensie nie istniałby, nie miałby takiej siły, gdyby nie kanały social mediowe, internet. Dzisiaj, tak jak mówisz, w chwilę 20 tysięcy kobiet w odpowiednim miejscu nagle może coś powiedzieć. Do tej pory mogłoby zrobić tą kampanię, ale nie byłoby feedbacku, który dzisiaj tego typu narzędzia dają. Dokładnie, prawda? Tak. I to jest też jakby ten element, który nas bardzo nakręca. Patrząc też po tych komentarzach, kobiety nie przepraszają, słuchaj, za przeróżne rzeczy, mając poczucie winy. W tym samym poście jedna kobieta przeprasza, że nie chodzi do kościoła, a druga nie przeprasza, że chodzi. Więc jeżeli one potrafią ze sobą o tym pogadać, to jest fajne. No i to jest dla mnie edukacja równościowa, gdzie pod jednym możesz być postem heterykiem, ale nie musisz bić geja. Oczywiście. No to jest tylko tyle. Nie musisz być nim być. To jest jakby twój wybór, ale z drugiej strony akceptujesz, bo co z tego, że ktoś jest gejem. Ma taką preferencję i w związku z tym nim jest. Na ile dzisiaj, bo jak popatrzeć na 8 marca 2019, to rzeczywiście dużo było takich momentów i dużo różnych akcji, gdzie kobiety dołączając się pokazują, że wy wcale nie jesteście w małych grupkach, że wy macie, wydaje mi się, coraz większą siłę i coraz więcej okazji, żeby o swoich pomysłach i o swojej sile powiedzieć. Tak, jest tego rzeczywiście bardzo dużo. Myślę, że w ogóle jesteśmy teraz trochę w takim elemencie, w takim punkcie też historycznym jako polskie społeczeństwo, w którym nagle ludzie potrzebują grupowo wypowiadać swoje zdanie, bo widzą, że długi czas niewypowiadania go doprowadził nas do punktu, w którym zaczynamy się bać, a co będzie jutro.
Z drugiej strony to jest tak jak z tym tematem edukacji równościowej. Ja jestem dosyć dużym zwolennikiem, że jesteśmy teraz w takim punkcie, w którym trochę jest kawa na ławę. Mhm. Podoba mi osobiście, o tyle podoba się stanowisko pana prezesa Kaczyńskiego, mhm. że ja dużo bardziej chwalę sobie sytuacje jakby jasne i transparentne mhm. niż te, w których udajemy, prowadzimy jakąś politykę. Mhm. Czyli to, że dla niego świat jest albo biały, albo czarny, jest okej. To dobrze, że to dzisiaj powiedział. No tak, dużo lepiej, tak. jeśli zamazujemy jasne. To na szaro, mhm. wyborcy idą do urn, a potem no tak, mówimy, że świat okazuje. Jest albo biały, albo czarny. Z drugiej strony, zobacz, Olga, rozmawiamy o równości płci wcześniej, teraz rozmawiamy też w jakimś sensie o równości płci, żeby facet nie miał, żeby kobieta nie miała gorzej niż facet, ale też, żeby facet nie miał gorzej niż kobieta. Ale tylko absolutnie tyle, tak. Bo wy akurat, wydaje mi się, że co jest też fajne, że te wszystkie kobiece ruchy, a to wypowiadanie swojego zdania dzisiaj wcale nie jest podszyte feminizmem tak, jak przez lata było. Nie? Że dlatego też kobietom, które walczą o swoje prawa, czasem podstawowe przypinano taką łatkę najprostszą. Nie, a feministka, dajcie jej spokój, niech pokrzyczy i przejdzie jej. No właśnie, dlatego że ten wizerunek feministki jest takiej feministki, która albo krzyczy, albo walczy z tematem aborcji. A feminizm to jest po prostu równość. Mhm. I to jest ta definicja, z którą my się zgadzamy. Z drugiej strony, nawet przechodząc do kampanii, nie przepraszam za, jeden z naszych partnerów jako korporacja włączył się w tą kampanię wewnętrzną komunikacją i dostałam w piątek pytanie, czy mężczyźni też się mogą fotografować z tą tabliczką. No. A czemu nie? Czemu nie? Dominika, ty masz tych tabliczek trochę, prawda? Możesz pokazać, czy nie? Coś tam mam. No to jeśli pokaż. Nie chcą za coś przeprosić, no to prawda? Słuchajcie, czemu nie? Nie przepraszam za. Która z deklaracji cię najbardziej zaskoczyła? Chyba, wiesz co, ja nie mam takiej jednej... No tak, z 20 tysięcy to z 20 tysięcy to trudno wybrać tą jedną ulubioną. Natomiast to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to właśnie jak pod jednym postem w spokoju i w zgodzie jakby kobiety nie przepraszają za różne swoje wybory, które są przeciwstawne. Mhm. Nie przepraszam, że nie poszłam na macierzyński, nie przepraszam, że poszłam na macierzyński. Tak, jakby to jest zwyczajnie mój wybór. Z tym, czym my się stykamy, to w zależności od tego, na jakiej grupie jesteśmy, czy jakby z kim akurat rozmawiamy, to ciągle dyskutujemy, czy miałyśmy prawo do swojego wyboru, czy nie. A ja bym chciała, żebyśmy po prostu czuły się z nim pewnie, świadomie, jakikolwiek ale on by nie kto był. Kto was wciska w takie poczucie winy, że jednak trzeba by ewentualnie, być może na wszelki wypadek powiem przepraszam, to będzie mnie bolało tego kogoś. To jest rodzina, sąsiadka, znajomi, koleżanki z pracy, szef, mąż, partner. Ja myślę, że to jest kompilacja wszystkiego. Ja kilka lat temu pracowałam w korporacji i już wtedy pierwszy raz uderzyło mnie to przepraszanie, ale myślałam sobie, dobra, jedna z największych spółek Skarbu Państwa. Czy dzisiaj przeprosisz za to, że wtedy nie przeprosiłaś? Dzisiaj przeproszę za to, że wtedy słuchałam, jak kobiety przepraszały. O tak, może... Ale myślałam sobie, dobra, spółka Skarbu Państwa, specyficzny układ, nie? Więc wszyscy przepraszają. Przepraszam, że pojechałam na delegację, przepraszam, że dzwonię do domu, że spóźnię się, przepraszam, że nie ugotowałam obiadu, przepraszam, że przyszłam później, bo moje dziecko jest chore. No, hello. Ale to nie jest kwestia świata korporacji. Odeszłam z niej, żyję w zupełnie jakby innym środowisku. Ja mam też córkę niepełnosprawną, więc mam też sporo kontaktu z mamami, które mają podobne tematy i kobiety dalej przepraszają, wiesz, spotykasz się z kimś, kto wstał bardzo rano, pojechał na jedną terapię z dzieckiem, potem na drugą, potem na trzecią i o 14:00 te kobiety stoją między sobą i mówią, kurde, już dzisiaj nie zdążę na terapię z alpakami. No come on, no jakby poświęcasz całe swoje życie temu, żeby to dziecko, tak jak w naszym przypadku, z tego autyzmu wydobyć i jeszcze masz gdzieś jakąś taką myśl, że zrobiłeś za mało. Za mało. Ale to w tej relacji nie wiem, bo nie doświadczam tego, ale wyobrażam sobie, że ponieważ to jest relacja z dzieckiem, to tutaj jest ten moment, nie? Że myślisz, że kurczę, dla niego to musi być 200% normy. Wiesz co, i o ile jest to dla dziecka, ja się zgadzam, czasami wiesz, każdy z nas dla swoich dzieci zrobi wszystko, natomiast wszystko plus, ale to poczucie winy w sobie jest słabe. Szczególnie, że dla mnie w tym słowie przepraszam, to nawet nie jest kwestia tego, że ja je wypowiem,
tylko to, co ja oczekuję w tym momencie usłyszeć. Jeśli ja Cię mówię przepraszam, to oczekuję tego, że Ty powiesz, wiesz, spoko, nic się nie stało. Nie? To jest trochę tak, jak powiedzieć, spotkać faceta czy kobietę, powiedzieć mu kocham Cię i ta cisza, on nie odpowiada. No tak. No, no to jak ja mówię, że przepraszam i słyszę milczenie, no to myślę sobie, nie, no jednak rzeczywiście coś było czyli nie tak. Coś było nie tak, zamiast usłyszeć nie masz za co. Zamiast usłyszeć nie masz za co. W związku z tym namawiamy do nieprzepraszania i z drugiej strony namawiamy do mówienia nie przepraszaj, jeśli słyszymy, że ktoś przeprasza bardzo często. Mhm. Teraz mamy ten, śmiejemy się z Olą, że powinniśmy jakąś aplikację zaprojektować, która mierzy, wiesz, mierzą ile, kroki, to niech mierzą, ile razy dziennie przeprosiłam. I takie dong, 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 znowu to zrobiłaś. To prawda. A ci faceci, którzy chcieli dołączyć, to oni w akcie solidarności z wami, czy też czują, że mają ten problem? Wiesz co, myślę, że w części w akcie solidarności, a w części my się w ogóle te kampanie staramy robić w taki sposób niewyłączający. Mhm. Dzisiaj pewnym takim elementem... Chyba to wtedy jest wielokrotnia szansa na zwycięstwo. To jest wielokrotnia szansa na zwycięstwo i nie jesteśmy za tym, żeby stawiać podziały, czyli że mówić, kobieta jest lepsza od mężczyzny. Ja chcę, żeby była lepsza. Dopuszczając, że czasem jest gorsza. Dopuszczając, że czasem jest zobacz, gorsza, była cisza przez chwilę. Oczywiście, bo wiesz, są sytuacje, w których po prostu jest lepszy i gorszy. No, jeśli biegną dwie osoby i pierwszy do mety dobiegnie akurat mężczyzna, no to trudno powiedzieć, że kobieta była lepsza w tym biegu. Ale jeśli była... jest odwrotnie, no to ona była lepsza. Za chwilę będziemy rozmawiali m.in. z Robertem Korzeniowskim o kolarstwie. Natomiast właśnie w kolarstwie była ostatnio cudna historia, jak to najpierw pojechali faceci. A później puszczono drużynę kobiet. I nagle jedna z nich dogoniła facetów i zatrzymali wyścig. Wszystkie te kobiety musiały stanąć, dlatego że organizatorzy mówią, hello, coś jest nie tak. Co piękne, symboliczne, ale trochę tak to właśnie dzisiaj wygląda. Zgadzam się. Mam nadzieję, że wiesz, że akcja na tyle poruszy masy, że coś się zmieni. No, bo dzisiaj... Nie będziesz musiała przeprosić, że wpisów było tylko 20 tysięcy i komentarze. Mam nadzieję, że jak już dzisiaj wyjdę z tego samochodu, to już nie będzie 20 tysięcy, tylko 200. Hello, jesteśmy wolne trans. Ale to jest tak, że to są... To wynika trochę z poczucia albo braku poczucia własnej wartości też, to przepraszam? Na pewno. Wiesz, jakby mamy... Mamy w ogóle społeczeństwo z niskim poczuciem własnej wartości. Takie właśnie przepraszające. W tym samym Londynie byłem na spotkaniu z młodymi ludźmi, którzy robią biznes. I ludzie, którzy już w ten biznes inwestują, mówią, słuchajcie, jak wychodzi na scenę Polak i Amerykanin, którzy mają naprawdę świetne biznesy i prezentują się przed firmą, która ma zainwestować, Amerykanin to sprzeda w sekundę, choćby był słabszy, a Polak będzie stał i opowiadał o tym, jakie ma problemy, co należy na razie naprawić. I wtedy inwestor mówi, to je naprawi. I wróć. I zawsze przegra, wiesz, nawet jeżeli powinien mieć poczucie, że jest w tym świetny. Ależ oczywiście, ja pamiętam swoje pierwsze zderzenie z pisaniem CV 20 lat temu w grupie Amerykanów. I ja sobie myślałam, co ja mam napisać w tym CV? Przecież ja jeszcze w ogóle nic nie mam. A oni byli w moim wieku i mieli już dwie strony. I to nie tak, że jakby ja w tym czasie nie robiłam nic, tylko te przekuwanie swoich kompetencji, doświadczeń, takiego z życia prywatnego na to, jak mogę skutecznie zawodowo podziałać. Tylko, że znowu wychodzimy do tego punktu kultura, wychowanie, edukacja, cały system edukacyjny. Bo poza... Dlaczego dzisiaj powiedziałeś o poczuciu własnej wartości? Dużo osób myli poczucie własnej wartości z pewnością siebie. To są w ogóle dwie różne kwestie. Mogę być pewna siebie, bo wiem, że mam jakieś kompetencje w tym obszarze, ale mam mieć niskie poczucie wartości. I większość osób u nas niestety je ma. No ale jakby żyjemy też w punkcie, w którym idzie siedmiolatek do szkoły. Zaczyna być oceniany, ciach, jesteś gorszy, czwórka, źle. W wieku tam 12 czy 13 lat, jak już statystycznie sprawdzasz, jak dzieciaki 4 czy 5-letnie rozwiązują problemy, jaką mają kreatywność, a jaką mają z 12 czy 13 lat, no to zabijamy cały potencjał. Tak. Ale czy dziecko powinno... Właśnie, nie przepraszam za to, że dzisiaj przyniosłem czwórkę. No właśnie, ja bym nie przepraszała właśnie, za to, że dzisiaj przyniosłem. Życie, po prostu. Po prostu, życie. Nauczyciel źle ocenił, no. Oczywiście. No, a nauczyciel nie przeprosi za to, że wystawił czwórkę. Też bym nie poszła do punktu, że nauczyciel źle ocenił, tylko po prostu sam czwórę, no. No tak, życie. Życie, nie? Życie. Wyobrażasz sobie te wszystkie ruchy kobiece za 2-3 lata? To będzie rosło? Czy to będzie się normalizowało? Czy przyjdzie taki moment, w którym żadne ruchy kobiece nie będą potrzebne, bo będzie normalnie? No mam nadzieję, możemy że przyjdzie... się rozmarzyć. Tak, nie przepraszaj za marzenia. Słuchaj, mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, kiedy wiesz,
pójdziemy z Olką wyrejestrować fundację w KRS-ie, bo po prostu je będzie potrzebne. I wtedy się zajmiemy jakimiś innymi na ten dzień potrzebnymi tematami. I w sferze marzeń oczywiście tak jest. Dzisiaj myślę, że za 2 lata nam to absolutnie nie grozi. Bardzo dziękuję, za spotkanie. Wiceszefowa Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Olga Langosz z nami. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki Cześć. Bardzo. Do dobrego dnia i do zobaczenia. Młode